Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, pasjonującym odcinku o moim rowerze. No dobra, głupi wstęp, ale nieważne. Dzisiaj taki odcineczek o moich upgrade'ach, że tak powiem, roweru. Jak wiecie, ja strasznie uwielbiam grzebać w rowerze, coś zmieniać, coś dokładać, modyfikować. Dla niektórych z Was może się to wydawać troszeczkę bez sensu, ale ja, jak już jeszcze raz powtarzam, ja bardzo, bardzo to lubię. No i będę. No i może któryś z Was skorzysta z takiego pomysłu i zainstaluje to w swoim rowerze. Kto wie? Słuchajcie, dzisiaj takie będą... Jedna rzecz będzie dla bezpieczeństwa. Mam taką jedną rzecz, która sobie leżała odłogiem, więc postanowiłem sobie założyć, żeby sobie, jak już jeżeli jest, to niech funkcjonuje. Druga rzecz to będzie też taka dla bezpieczeństwa i w razie W. Trzecia rzecz będzie taka innowacyjność, ale do tego przejdziemy po kolei. Dobra, pierwsza rzecz, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Jak wiecie, ja w swoim Cubie, oryginalnie co kupiłem Cuba, tego treka swojego, miałem oryginalne oświetlenie na dynamo 6-woltowe. Zlikwidowałem je na poczet zasilania z roweru, oświetlenia rowerowego na 48 V, jak wiecie. No ale, że ta lampka jest, leży, a w kole mam koło z dynamem w piaście, oryginalne Cuba, jest tam cały czas, więc postanowiłem połączyć te dwie rzeczy, dynamo i lampka, która leży, w całość, niech sobie będzie. A dlaczego to robię? Po prostu chciałbym, żeby miał oświetlenie niezależnie od czy to dzień, czy noc. Ono cały czas będzie. Nie pobiera energii z akumulatora, chociaż ta energia przy oświetleniu diodowym jest niewielka, ale zawsze. Dobra, chodźcie, idzie zobaczyć. Założyłem oświetlenie. Zobaczcie. Mam to dynamo, prawda? Oryginalne oświetlenie tutaj. No może Wam pokażę nawet, jak to działa. Teraz niezależnie, czy jest włączony akumulator, czy nie, będę sobie jechał i przy najmniejszym ruchu już zaczyna nam dawać oświetlenie. Oczywiście szybciej będę jechał, to będzie ciągle świeciło. Nawet nie wiem, czy on nie ma wbudowanego akumulatora, takie, że wy zatrzymacie się i wiecie, on świeci jak za jakiś czas, ale pewnie to wymaga przejechania się jakiegoś odcinka, żeby się to naładowało. Bo wiecie, że ta lampka zasłania tą, nie? No ale to nie o to chodzi, zobaczcie. I tak z daleka będę widoczny, prawda? A to, że zeszła, ona nie ma oświetlać. Ona tylko ma dawać znak. Co prawda mógłbym to przesunąć do góry, ale wiem, czy jest sens, po co. Tak z daleka. Jeszcze przetestujemy to sobie oczywiście na drodze, gdzieś przy najbliższej okazji. Będzie dawała sygnał, że ktoś jest z daleka, że jadę. Wiecie, jakaś mgła we mgle jadę albo coś tam, albo lekki zmrok świateł jeszcze nie włączam. Także wiecie, no... Ja chcę po prostu, żeby podczas jazdy niezależnie ta lampka się świeciła i dawała znak kierowcom, że jadę. Ją oczywiście można wyłączyć. Ona ma tutaj z tyłu przełącznik, prawda, który możemy sobie włączyć lub wyłączyć. Mogę też tutaj podłączyć oświetlenie tylne. I też nie wiem, czy tego nie zrobię. Ale to późniejsza sprawa. Następna sprawa, słuchajcie. Każdy z nas montuje sobie w samochodach, praktycznie każdy, kamerę nagrywającą, tak zwany dashcam, czyli rejestrator samochodowy. No ja postanowiłem zrobić, co pewnie już zauważyliście, jak ci, co uważnie zauważyli, że coś mam założone. I mam założony właśnie taki dashcam rowerowy, czyli rejestrator rowerowy z przodu. A co wykorzystałem? Wykorzystałem swoją starą kamerę sportową, taką małą i4K, to jest Xiaomi, to jest coś tam z Xiaomi związane. Świetna kamera, to jest moja pierwsza kamera, która dobrej jakości vlogi kręciła. Nie pamiętam, czy po zmroku też, ale w ciągu dnia wyśmienicie, nawet 4K, ale ja w 4K nie będę kręcił, nie będę robił dashcama, chyba w 2K ewentualnie. No i ona właśnie ma funkcję właśnie taką, że nagrywania w pętli, wiecie, że załącza i cały czas nagrywa, karta się skończy, to nadpisuje te stare materiały i lecimy dalej. Ale dobra, nie pieprzmy, zobaczcie, jak to wygląda. A wygląda to w ten sposób. I teraz po załączeniu napięcia, pyk, załączyło się. Od razu jest załączenie. A jak to zrobiłem? Jak widzicie, umieściłem ją w wodoodpornym etui takim do nurkowania, czy tam pływania pod wodą po prostu, albo do filmowania podwodnego. Zabezpieczyłem przed wodą, po prostu rozbierając i uszczelniając silikonem. I kabelkiem USB podłączonym tutaj sobie mogę ją po prostu załączyć. O, tu z tyłu nawet widać. Ustawione jest w pętli. Ja ją po prostu teraz nacisnę
i już nagrywanie będzie szło, dopóki tego nie zatrzymam w pętli albo odejmę napięcie czy coś takiego. Jeszcze zgłębię ustawienie, jak to tam będzie. Myślę, że to jest fajne rozwiązanie. Aha, jeszcze wam nie pokazałem, jak ta lampka zamocowana tutaj, ta, no tak chamsko po prostu. No i z racji tego, że kręci to bardzo dobre materiały, będę mógł także wykorzystać to do filmu, jak coś ciekawego się pojawi lub ta kamera zarejestruje coś fajnego. Co prawda będzie to obraz 2K, ja kręcę w 4K, ale taka wrzuta 2K, nic się nie stanie, jeżeli w czasie filmu wrzucę coś takiego. No i trzecia rzecz, taka głupia i w sumie zrobiłem to z czystej ciekawości, po prostu jak to będzie się sprawowało. A mianowicie, jak wiecie, ja nie lubię, nie korzystam z manetek w rowerze. Ja zlikwidowałem manetkę. Nie na długo. No zlikwidowałem, ale pojawiło się coś innego. Zobaczcie. Powiedzcie, co tu widzicie. Co tu jest nie tak? Mowa o manetce, ale manetki, jak widać, nigdzie nie ma. To nie jest manetka, to jest do zmiany przerzutek z tyłu. Tu. O, patrzcie, kot sąsiada mnie odwiedził. Mam widza w realu. To jest manetka, słuchajcie. Tak, to jest manetka. Teraz pokażę wam, jak to działa. Trzeba włączyć. Wita nas gustowny napis. Patrzcie. Może tak pokażę. Naciskam. Powiecie, szaleniec, debil. Co ty robisz, człowieku? Jak wiecie, ja już wam powiedziałem, że ja nie lubię manetki ze względu na to, że silniki do 1000 W, nawet tu, w tym bafangu, gdzie macie przełożenie, możecie zmieniać przełożenie w zależności od danej przerzutki. No i dalej utwierdzam się w przekonaniu, że tak jest. Działa to na zasadzie zero-jedynkowej. Żeby modulować tą prędkość manetką, to naprawdę trzeba się skoncentrować i tak delikatnie ją nacisnąć. Mi się to nie przydało w niczym. Zawsze to odbierałem jako działanie zero-jedynkowe, czyli włącz-wyłącz. Dlatego postanowiłem założyć zamiast manetki przycisk w razie W, żeby używać przy podjazdach. A i tak, słuchajcie, w bafangu jest nastawiony tak zwany soft start, czyli prąd początkowy możecie ograniczyć na bardzo mały, czyli nawet jak manetkę macie, naciśniecie na maksa, to nie jest, że daje wam sterownik, znaczy to nie jest tak, że sterownik wam da maksymalną od razu ogień, wiecie, ogień na teges, malines, na ten ogień na pedały, znaczy nie pedały, tylko zębatkę, tylko narasta to stopniowo. No i dlatego taka manetka sprawdza się w postaci przycisku, sprawdza się po prostu przeidealnie. To raz, a druga sprawa, policja się do was nie przyczepi, tak? Nie ma manetki, nie ma przycisk. A dodatkowo, jak wiecie, ten przycisk, w tej chwili przycisk działa, ale wystarczy tutaj. Ja mam taki tajny guzik, jak pamiętacie, montowałem na którymś filmie, o tutaj, cyk, jak jest wyciśnięty, to manetka nie działa. I teraz przycisk po prostu nie działa. Zatrzymuje was policja. No co, manetki nie ma. Wszystko elegancko. No, także tak to wygląda. No, maneteczka. Włączamy. Działa. Oczywiście trzeba używać to z głową. Dlatego takie rozwiązanie, jeżeli ktoś chce powielić, to na własną odpowiedzialność, to trzeba świadomie używać, tak? Jest ten soft start, ale na wszelki wypadek trzeba uważać. I teraz tak się zastanawiam jeszcze, słuchajcie, bo można by zastosować taki pseudo-tempomat, tylko potrzebowałbym jakiś układ elektroniczny, nie znam się za bardzo na tym. Układ taki, który by po naciśnięciu przycisku załączył działanie manetki. A właśnie, wróćmy do tego, jak to podłączyłem. No najzwyczajniej, najprościej, jak to można było zrobić. Tam we wnętrzu, w środku, w tym trójkącie, mam po prostu wrzuconą manetkę, która jest podłączona fabrycznie przez fabryczne konektory, te żółte takie, do silnika. I ona jest na maksa tam po prostu naciśnięta, zwykłą, tylko słuchajcie, ścisnąłem tak, że ona po prostu na maksa cały czas podaje. No i jest przerwany obwód przyciskiem. I to wszystko. Taka prosta zasada. No i teraz potrzebowałem taki układ, że mogłem się pobawić, jeżeli mnie nakierujecie na taki układ, jak to zastosować, że po naciśnięciu przycisku działa manetka. Jak ja tak puszczę, to ten układ musi podtrzymać mi załączenie właśnie tego przycisku do momentu wciśnięcia hamulca. Tak, do momentu wciśnięcia hamulca. To by było najlepsze. Żeby rozłączał mi wtedy działanie tego przycisku. Jak to zrobić? Podpowiedzcie, jak wiecie. A zrobię to. I będzie taki pseudo-tempomat. Na razie takie nowości właśnie są w moim rowerku. Czekajcie na nowe, bo na pewno będą. Ja zawsze mam jakieś durne pomysły. I też tak się zastanawiałem, ten
rejestrator rowerowy, czy założyć, żeby on kręcił z przodu, czy z tyłu. Bo często, gęsto jest tak, że się jedzie i was właśnie mijają jacyś debile, że tak powiem, bo to są debile dla mnie, 10 cm od siebie. No ja już tak miałem, kurde, ostatnio, słuchajcie, droga wolna, jedzie taki jełop jakiś, wolniutko, 10 cm ode mnie, jeszcze kawałek zahaczyłbym o kierownicę i bym taką soczystą glebę zaliczył, że ja pierdzielę. Ja tak się zastanawiam, czy nie lepiej by było z tyłu, no. Najlepiej by było z przodu i z tyłu, no ależ nie przesadzajmy. Nie przesadzajmy, Marcin, nie przesadzajmy. Także no, jak myślicie, z przodu czy z tyłu lepiej? Na razie będzie z przodu, zobaczymy jak to wyjdzie. A przyda się, bo naprawdę czasami takie sytuacje się na drogach zdarzają, nie tylko takie, wiecie, przykre, ale też i fajne, nie? Gdzie akurat się nie kręciło i ciężko było wyłapać, a tak będzie kręcone cały czas. Jeszcze przetestuję, na jak długo mi starcza, ile materiału na przykład w tyłu będzie można zobaczyć, ale to wszystko czas pokaże. Także chciałem się z wami podzielić tym, co zrobiłem w swoim rowerku. Czekajcie na kolejne zmiany. Będą, na pewno będą. Już mi się nie podoba tylko ten czerwony kabelek do kamery. Muszę go chyba zmienić albo malować. Psuje mi koncepcję czarności. Widzicie, takie mam zajawki. To tylko na koniec wam powiem. Pamiętajcie o Leti Shop. To jest fajny system cashbackowy. Kupujecie dużo na AliExpress, Allegro, nie wiem, sklep Adidasa, czy jakiś inny, który bierze udział. A tych sklepów, które współpracują z Leti Shop, jest ponad 3,5 tysiąca chyba. Daję już teraz. Bardzo fajna strona. Rejestracja też bardzo fajna. Mało tego, macie na stronie, możecie sobie zainstalować wtyczkę do Opery, do Chroma, która powiadomi was, gdy będziecie na danej stronie, że na przykład dostępny jest cashback. Albo podpowie na przykład, że to, co chcecie kupić, powiedzmy na AliExpress albo na Allegro, czy tam w jakimś innym sklepie, jest taniej, bo możecie odzyskać kasę. A działa to na tej zasadzie, że po prostu Leti Shop dzieli się z wami prowizjami. Jak wy wejdziecie, powiedzmy, na taką stronę, gdzie wspiera właśnie to Leti Shop, kupicie coś, to za to, że kupicie przez właśnie Leti Shop za reklamę tego, dostaje jakąś tam prowizję i dzieli się z wami tą prowizją w postaci właśnie cashbacku, czyli kasa, która do was, którą wydaliście, po części do was wróci. Ja bardzo często z tego wypłacam, także polecam i wam. Wejdźcie na stronę sobie Leti Shop, zobaczcie, link macie w opisie na dole, wejdźcie sobie, naprawdę warto. Jak już tak płacicie, to czemu nie odzyskać części kasy, prawda? No to tyle w tym odcinku, widzimy się w kolejnych. I na koniec pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę oraz zasubskrybowaniu kanału i kliknięcia dzwoneczka i zaznaczenia wszystkie. Wtedy będziecie dostawać powiadomienie o każdych kolejnych filmach pojawiających się na moim kanale. A na filmy przyszłe serdecznie was zapraszam i widzimy się w kolejnych odsłonach. Cześć!